Płyta wykonana z jakiejś dykty została położona na powierzchni wody. Płyta to prostopadłościan o wysokości L i polu podstawy S, którego tutaj na rysunku nie zaznaczyłem. Po położeniu płyty zanurzyła się ona w wodzie na głębokość X. Następuje stan równowagi, statyka. Działające siły na płytę równoważą się. Są to jej ciężar Q oraz, zgodnie z prawem Archimedesa, siła wyporu wody. Piszemy warunek równowagi sił działających na płytę. Rozpisujemy ciężar Q jako mg, masa płyty razy przyspieszenie grawitacyjne, a zgodnie z prawem Archimedesa siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy, czyli masa wypartej cieczy razy przyspieszenie grawitacyjne. Masa wypartej cieczy ma objętość tu o podstawie S i głębokości wysokości X, czyli jeśli przedstawia objętość cieczy wypartej, czyli części zanurzonej płyty jako Vx, a V objętość całą płyty, to rozpisując objętości mam Vx jako S razy X, pole podstawy razy X, to jest objętość prostopadłościanu będącego wodą, która została wyparta, a S razy L, pole podstawy razy wysokość, to objętość całej płyty. Zwróć uwagę na to, co podświetliłem na czerwono. S i G z obu stron występują upraszczane. Otrzymujemy taką zależność. Z tej zależności wyznaczam X i znajduję, że płyta po położeniu na powierzchnię wody zanurzyła się na 0,6 swojej wysokości.